11 listopada 1918 roku. Niemcy podpisały kapitulację. Koniec wojny. Polaków walczących w całej Europie pod wieloma sztandarami i w różnych mundurach połączył polski orzeł, flaga i wiara w Boga i wolną ojczyznę. Spotkaliśmy się tutaj przy tym kamieniu, który też symbolizuje jakiś tam okres taki zły w naszym kraju, gdzie zginęły osoby na posterunku, zginęły pan prezydent i tak dużo niewinnych ludzi, dobrych ludzi, ludzi naszej ojczyzny. Kwiat inteligencji, którzy domagają się jakby upamiętnienia. A spotkaliśmy się też dlatego, że mamy Dzień Niepodległości. Już jutro zaczyna się Dzień Niepodległości i ten Dzień Niepodległości dla nas jest bardzo ważną datą. Matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj z nadzieją. Prowadź nas nadzieją. Ciemny czas nadzieją. Czwarty koncert co miesiąc koło 10 lub 10 każdego miesiąca poświęcony w tym teraz jest był święto niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę. Cieszę się, że znajdują się ludzie młodzi, odważni i gorliwi, po polsku myślący, śpiewający. I taka, cieszę się, że to jest tak, jak ten ostatni z wierszy był. Sadźmy, przyjaciele, róże przyszłemu światu. My, młodzi, musimy czerpać z doświadczeń naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców. Chcemy, aby wasze słowa i czyny uczyły nas nie tylko za ojczyznę ginąć, ale dla niej żyć. Być dla niej użytecznym, potrzebnym. Oczekujemy od was wytrwałości w przekazywaniu prawdy i szacunku do narodowych wartości. Zrobiliśmy też to dla naszych dzieci. Myślę, że takim największą wartością i mocą rodziny jest to, kiedy rodzina jest w jedności, w łączności i kiedy my jako rodzice stajemy i mówimy piękne wiersze i mówimy o naszej miłości do ojczyzny, o naszej wierze, to jednocześnie mówimy to do tych wszystkich, którzy słuchają, ale też do naszych dzieci, takich małych i tych większych, po to, żeby oni się nie wstydzili też o tym mówić. Po to, żeby w nich zaszczepić właśnie tą wartość, to piękno i to, że można żyć inaczej pięknie, kochając właśnie siebie nawzajem i kochając swój kraj. Lecą liście z drzewa, co wyrosło wolno. Z nad mogiły śpiewa jakieś ptasze wolne. Nie było, nie było, Polsko, dobra tobie. Wszystko się prześniło, a twe dzieci w grobie. Pamiętamy o tym, że Polska była w niewoli, a teraz jest wolna. Chcemy, aby wszyscy o tym pamiętali, młodzież, dzieci i dorośli. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba,
tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na duszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Chcielibyśmy, żeby było tutaj więcej młodzieży, ale dziękujemy tym, którzy przyszli i pamiętają nie tylko o tym, że jutro jest rocznica niepodległości, ale też, że dzisiaj jest rocznica katastrofy smoleńskiej. A dzisiaj szczególny dzień, bo jutro jest święto niepodległości. Matko, głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją.